W obliczu dzisiejszej Ewangelii widzimy, jakie dobro wyszło od Jezusa. Dopowiem na podstawie wcześniejszych fragmentów, że gościmy w Betanii, w domu przyjaciół Jezusa, Marii, Marty i wskrzeszonego Łazarza. Właśnie wielu ludzi przyszło z ciekawości, by zobaczyć człowieka, który był umarły, a dziś znów jest wśród żywych. Wielu uwierzyło, ale też wielu było konfidentów, którzy donieśli władzom o czynach Jezusa. To było przypieczętowanie wyroku, który wisiał w powietrzu. Podjęto decyzję, że lepiej usunąć jednego, niż nie móc później opanować wielu. Wiadomo, że usunięcie głównego przeciwnika wzbudzi strach, a tym samym rozproszy pozostałych. Gdybyśmy weszli w tok myślenia arcykapłanów i faryzeuszów, którzy analizują bieżącą sytuację i wydarzenia związane z pojawieniem się na scenie religijnej Jezusa, to ich działania wydają się logiczne. Nawet włącznie z tym stwierdzeniem, lepiej, gdy jeden człowiek umrze za lud, niż miałby zginąć cały naród. Czyż nie mają racji? Albo inaczej, czyż nie działają w imię nadrzędnej racji? No właśnie. Święty Jan mówi, że ten wyrok to było proroctwo. No tak właśnie jest. Mesjasz, który był zapowiadany, przyszedł po to, aby zapowiedź spełnić. Tylko czy wiemy, dlaczego ta ofiara miała nastąpić? Powtarzamy często, że na krzyżu zostały złożone nasze wszystkie grzechy. Mówimy, że to dla naszego zbawienia, byśmy znów mogli zagościć w raju. I to jest prawda. Ale Jan, ewangelista, zapisał jeszcze jedno określenie, często niezauważane, by rozproszone dzieci zgromadzić w jedno. Kiedy żyjemy w duchu miłości, pragniemy poszukiwać drugiego człowieka. Kiedy chcemy wypełniać wolę Pana i realizujemy przykazanie miłości, wtedy rodzi się w nas pragnienie jedności z drugim człowiekiem. Gdy poddajemy się działaniu Ducha Świętego, to nie ma innej opcji jak miłość i braterstwo. Ale zarazem widzimy, że tej jedności nam brakuje. Są wielkie różnice i spory, w dużej mierze wynikające z poglądów politycznych. Teoretycznie, skoro należymy do jednego kościoła, to naszym wspólnym celem powinna być walka z grzechem i szatanem, który jest naszym wspólnym wrogiem. A jednak tego nie czynimy w taki sposób, jak należy. Często milczymy, gdy należy kogoś upomnieć. Za plecami obmawiamy wady innych, choć podczas spotkania z daną osobą uśmiechamy się. Czyli więc jesteśmy nieszczerzy. Zobaczmy, że mówiąc o śmierci Jezusa, poruszamy się nieustannie w kontekście zbawienia. I to ono powinno być naszym wspólnym celem. Jesteśmy odpowiedzialni za siebie nawzajem. Jedni drugich brzemiona noście, mówi Pismo. Bo święty Paweł powie, że ciało dąży do czego innego, a duch do czego innego. I nie ma jedności w nas samych, a co dopiero we wspólnocie. Powinniśmy walczyć ze złem, ale nie skupiać się na nim całej naszej uwagi. Nasz wzrok powinien być utkwiony w Jezusie. On dał nam przykład miłości z Golgoty, gdzie umiłował każdego łotra i odpuścił nam nasze winy. On, będąc Panem i Królem, odda życie, byśmy mogli żyć w obfitości, jak dzieci Boże zgromadzone w jednej owczarni. Nie traćmy z oczu naszego Pana i przyjaciela i brata. Jezus odszedł w miejsce osobne, zgromadził przez siebie uczniów, przygotował się do Paschy. Tym razem ta Pascha nie miała być tylko wspomnieniem tradycji i narracji o wyzwoleniu narodu wybranego. Ta nadchodząca Pascha ma być osobistym przejściem od śmierci do życia. Włącznie ze złożeniem ofiary. Największej ofiary. Ofiary własnego życia. To ma być także nasza Pascha, gdy będziemy mogli przejść od grzechu do życia w łasce przez wiarę.